Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy Battlefield 3. Mam nadzieję, że nie będę tu jak idiotka ginąć. Cóż, robi się naprawdę nieciekawie, bo jednego ustrzeliłam i narzekam. Bo no, sytuacja jest taka dość nagląca, kurwa. W dobrym momencie to powiedziałam. Dobra, czy ja mam jakieś granaty, którymi mogłabym zarzucić drogę? Nie no, teraz to tak przez samochód głupio strzelam. No i jeszcze tam, nie wiem czy jakieś są, oj. Mają konkretną broń, z tego co słyszą. To tak, trzeba by chyba przebiec jakoś. Możliwie, ojej, najbliżej. Się ukryć. Nie wiem, czy to jest dobra kryjówka. Nawet nie wiem, czy realna, bo jak to mi zaraz ktoś czymś mocniejszym walnie, to po mnie będzie. Tam widzę przynajmniej, skąd strzela. O, udało mi się. Nic nie zna. Ale tak coś czuję, że moje tu sukcesy długo nie potrwają, więc... Klatka schodowa. Małe, ciasne, wredne miejsce, gdzie jak mi ktoś wyskoczy z nożem, to praktycznie nie mam szans. Ale dobra. Tak, a bo na prawo można iść w ogóle, nie? Chyba tam nawet żadnego korytarza nie było. Dobra, teraz zwolnię i poczekam. Chyba, a nie, ja tu nie czekam, ja tu sama otwieram. Dobra, uważajmy na te wszystkie kabelki i gaz i wszystko, wszystko w ogóle. Dobra, już jakoś tak się pogubiłam, gdzie oni są niby. Niby na toczku. Okej. Cholera jasna, będzie pewnie wciskanie, o nie, ja się boję, że spieprzę coś, może nie, może? Dobra, mniej gadania, więcej się skupiania. Marny jego kres. O, ładny kwiatuszek. Ładne zwłoki. No nie, właśnie. Dobra, jest zapis. A ja to miejsce całkiem dobrze pamiętam. I pamiętam, że ja się tu naprawdę swego czasu, jak to przechodziłam, to nieźle umęczyłam. Więc tak, tym razem spróbuję być w miarę rozsądna w tym, jak to przechodzę. Coś tam leży. Dobra, najpierw przeładowania. Szkoda, że tutaj otoczenie... Znaczy, właśnie, no to jest zaleta oczywiście realistycznych strzelanek. Tylko, że... no jak to realizm, żołnierze na wojny zawsze też narzekają, więc ja tym właśnie prawem sobie narzekam teraz na niszczące się otoczenie, a serio to dodaje tego realizmu bardzo mocno i jest świetne. Tylko, że no upierdliwe w momencie, gdy chcą nas zabić. Kurczę, dobra, tu chyba mogę się schować. Dobra. Popatrzmy sobie, gdzie tu jest jakiś cel. Dobra, tu. Ten. Okej. Potyk. Przynajmniej tutaj, w tym miejscu. A, widzę schody. Dobra, dobra. Nie będę przeładowywać, biegnąc środkiem tego wszystkiego. Z Mirror Search mi się skojarzyła ta zieleń biel. Dobra, ja znowu? Nie, o, tym razem nie ja.
uzupełnienie amunicji. I no właśnie, kolejne biura z wcale nie jakimiś nudnymi księgowymi, przy czym przepraszam wszystkich księgowych i ludzi wykonujących pracę za biurkiem, ale spoko, spoko, ja też jestem typem siedzącym i praktycznie moje dupsko jest przyklejone do komputera przez cały mój żywot. Dobra, wam też pomogę tutaj. Nie wiem, czy jeszcze jacyś gdzieś tu się kryją po kątach. Tchórze. Nie, ja nie będę narzekać, że mi się przeciwnicy kryją, no. Bo z kolei jak się pojawiają, zwłaszcza... Wow, ktoś mi z klecki strzela. Bo właśnie, jak się pojawiają, to też narzekam. No, tu sobie stał parszywiec jeden. Gdzie oni są? No ten cały czas? To jeden i ten sam, czy jak? Dobra, tu pewnie. 10 to można sobie przeładować i... A, przemieścić się mamy. Myślałam, że coś w stylu oczyść teren. Byłam gotowa to zrobić. Dobra. Mhm. Oj, 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 źle się stało. Mamy spytać człowieka, tamtego sobie biegnącego. Dobra, tak, gdzie on poleciał? Tutaj. Jak to? Zgubiłam go? A? Super, coś mi się nie udało. Nie no, on po prostu drzwi za sobą zamknął, brawo ja. I tak, władowałam się pod ostrzał. Dziada nie złapałam. Typowe. A teraz wszyscy chcą mojej śmierci. Nie no. Jakoś nie czuję na sobie ciężaru tych wydarzeń. A no jestem, jestem, tylko że... A co jest? No jestem przecież tutaj. Przemieść. Aha, dobra. Te drzwi dopiero przy ich pomocy mogłam otworzyć. Mhm, widzę kolejny. O kuźwa, jak to tak? No nie. Naprawdę, jeździć windą tylko po to, by mnie zabić. I dobrze mu tak. Cicho, 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 za rogu, no czuło ty. A, weź tu i bądź spokojny. No, jak martwy, to on nie powinien mieć z tym problemu. Ale ja owszem. Tym bardziej, że muszę cały czas o cholera, brać namiar na to, by nie zginąć, a wykonywać jakoś ładnie te polecenia. Podожди, my pójdziemy pod ostrzelny ogień. A jak policja zagnać go сюда... Тогда мы его захватим, понял? No, jest to jakiś plan. Dobra. Tylko tak, nie podejmują żadnych kroków bezsensownych. Za ciężarówką. Ale że jak to tak mam? Że... Tędy mam jakoś się przedostać? No nie, zginę zaraz. No właśnie. Może miałam tam siedzieć i tyle? Bo jakoś trochę zgłupiałam, co oni do mnie zaczęli krzyczeć już i w ogóle. Myślałam, że jakoś mam za tym samochodem może się schować. Dobra, teraz... Raczej siedzimy tu. Nie no, oni na razie każą nam siedzieć, no dobra. A, już teraz, czyli... Aha, to było takie banalnie proste, że miałam po prostu ich zastrzelić i dopiero lecieć. Dobra, no to jest tak oczywiste. Zaraz, zaraz. Wiem, ja też nie widzę, ale możemy się domyślić, gdzie on tu poleciał. To coś jest? Tak, są. Mamy też zapis. Dobrze jest.
teraz właśnie nie mogę sobie tego pozwolić na jakieś głupienie, bo mi się zdarza właśnie w różnych sytuacjach. O, głupieć, kurwa, no. Dobra, jest zapis, więc okej. Tylko żebym teraz jakoś nie... Nie wiem, nie zgłupiała dziwnie. Cholera, oni są o wiele mocniejsi, to nie będę tak prosto na nich, może lecieć. Mam się tam przemieścić. Okej. Tylko najpierw właśnie wyeliminujmy tu wszystkich, żeby nie było to takie jakieś samobójcze wszystko. Okej. Widzę, że karabin maszynowy tym razem nie zginą tak łatwo. To oni sobie nawet na to nie liczą, że tak to wyjdzie. Okej, tego już nie ma. No, no jestem przecież tutaj. I staram się go schwytać. Dobra, już widzę, gdzie poleciał. Będzie mój, już teraz mi... O, kuźwa. To było do przewidzenia. Biegniemy. Nie jest lekko po czymś takim na pewno, ale właśnie, sprawy ważne i ważniejsze. Jemu już i tak nie pomożemy. Trafiki. Myślałam, że jakieś murale czy coś. Jestem jednak czasem w porywach idealistką, co? Dobra, skaczemy. To nie będzie łatwe, to znaczy zaraz tu coś czuję, że ktoś mnie ustrzeli, taki finał będzie. Boże, to gonienie nie jest takie proste, to wiadomo. No, Dima, wykaż się. Pewnie pół życia byłeś szkolony do czegoś takiego. Что за херня, бля? Это же пустышка, не ядерное оружие, бля. Топор лишь ему, где факел? Chyba lepiej by było, gdyby to pytanie pozostało retoryczne, prawda? No właśnie, kolejna część przesłuchania pewnie będzie. O, albo rajd pancerny, jeszcze lepiej. W sumie nie miałabym nic przeciwko, gdyby trochę sobie jeszcze poględzili, zanim mnie wsadzą do jakiegoś czołgu i każą w miarę sprawnie kierować nim. No ale dobra. Nie, no będzie okej. Jakoś... W powietrzu dałam radę, to i właśnie jeżdżąc też. Kiedy to się stało? O, jednak. 10 godzin temu. 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Myślicie, że tego chciałem? Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Próbuję nie dopuścić, żeby to samo stało się w Nowym Jorku. Kto to zrobił, sierżancie? PLR i Salomon.
Siła wybuchu odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu był Dima. Wiesz, co to oznacza? Dima próbował temu zapobiec. Paryska bomba to pewnie jedna z tych zaginionych. Bzdura! Tak czy siak pozwoliłeś, żeby to się stało. Sierżancie, cofnijmy się w czasie. Do banku. Mówisz, że paryska bomba jest z tym wydarzeniem jakoś powiązana. To nie mógł być Dima. Nie mógł. Słucham dalej. Wezwaliśmy pomoc, Kowadło 3. Część kompanii Charlie, pierwszej pancernej. Przyjechali po nas. Miller przyjechał. Jakoś z tych różnych takich przerywników w BF-ie chyba Blackburnem najbardziej mimo wszystko lubię sterować. Miller. Miller, odłóż dinozaura, musimy ruszać. Miller, skończ się bawić! Nic ci nie będzie, Miller. Prawie partii rajski. Zdążysz jeszcze na jego urodziny. No i cóż, na razie siedzimy na działku. A, Millerem sterujemy. Dobra, granie. Zaczynamy misję do celu Alter. Rusza ci raportować odbiór. Przyjąłem. Przemieszamy się na rubież wyjściową bez odbioru. Przyjąłem, dowódca Kowaleł. Miller, trzymaj się swojego pasa. No, tutaj raczej się nie zgubię. Taka przestrzeń. Tak, nawet ja bym chyba dała radę. BN-21. Stara wyrzutnia rakiet. Niecelna, ale jak już trafi, to nie ma co zbierać. Tu dowódca. Wiodący donoszą o czołgach przed nami. Właśnie po to tu jesteśmy. Kierowca cała naprzód. Możemy ruszać. Ojczyzna, zajebiście skupione. Ładne widoki w sumie. Gotowości? Niby takie aż klimaty pustynne w grach do mnie też nie przemawiają, ale... Od tej pory każdy przed nami jest wrogiem. Całkiem ładnie to zrobili wszystko. I właśnie. Siadamy tu. I się zaczyna. Przejmujemy kontrolę. Pięknie po prostu. No ale właśnie, tak jak mówiłam, na razie mamy drogę prostą. Ojejku. Tak prostą, a i tak sobie nie poradzę. Ja już to czuję w kości. Dobra. Dobra, te kopcione są aż tam. No ja nie wiem, czy ja aż tak daleko do nich strzelę, ale będą próbować. Tak. Są dobrze wyszkoleni. No. Kierowca, zabierz nas stąd! Ale to co ja mam? No dobra, mam się nimi zająć i po prostu je wystrzelać. No jasne, że dobre. Wszystkie moje są dobre. A nie, ja najpierw lecę jakoś chaotycznie. Wiem, nie musicie mnie aż tak chwalić, bo to mnie aż zaraz feszy. No dobra, tutaj ostatni. No, zauważyłam, że on ucieka. Dlaczego on ucieka? Gońmy go w takim razie. Nie ma ucieczek przede mną. Przeznaczenie cię dopadnie, czołgu. Dobra, jedziemy za nim. Czyżby? No. Wszystkich posterunków zniszczone jednostki pancerne wroga sektorze. Ruszajcie i... Nieważne, zidentyfikowaliśmy czołgi. Czołgi przed wami. Atakować i zniszczyć. Zaatakować i zniszczyć. Jak nie wyżycie? Dobra, ale jak to będzie przed nami? Jak konkretnie? Jak ja mam to niby zrobić? Aha, dobra, C. A i widzę, wrogie czołgi. Widzą je. Tutaj. Ten. Jeszcze jeden? Okej, zniszczony. Dobra robota, 3-4. Kowadło 6-6, tu kowadło 3-4. Pojazdy wroga zniszczone. Kontynuujemy misję.
Zrozumiano 3-1. Przemieszczajcie się do następnego punktu. Mam nadzieję, że także... Odbiór. Mam nadzieję, że także zniszczenia czołgów jakby no się odnawiają podobnie jak życie postaci. Tylko że... Dobra, wiem, że nas namierzyli, ale ja ich nie mogę namierzyć. Dobra, na razie i tak nie mogę się ruszyć. I teraz mamy widok inny. Komando 3-1, waszym głównym celem jest ta bateria rakiet. Wsparcie lotnicze w gotowości. Przyjąłem, dowódco Kowadeł. Czekam na atak z powietrza. Spójrzcie tylko na ten pieprzony ul. Dobra, Miller, oddać cztel. O, mam, jak rozumiem, oznaczyć. Uwaga, jedziemy! No, kliknęłam sobie, to tak, powiedzmy, że to było ambitne oznaczenie tutaj. O, miłe. Na pozycjach wroga. Wycofujemy się. Odbiór! I co, mamy dokończyć dzieła z czołgu, czy jak? Przekażemy informację Ultra 3-4. Trzeba znaleźć kogoś do ponowienia ataku. Dowództwo będzie musiało przejąć zadanie i zaatakować pozycję BDM. Bez odbioru. Linie akumulacyjne! Do wszystkich, rozpocząć latarcie na mój znak! 3, 2, 1, kierowca, stało naprzód! No cóż. Jak widzę, w tej misji to my już mamy dosłownie zabawę ze wszystkim sprzętem, naprawdę ciężkim. Co w sumie nie jest złe oczywiście. Cholera. Dobra, strzelam tam jakoś tak bez większego sensu. No dobra, może tak sobie pomogą. No właśnie, piechoty w zasadzie ja nie widzę tam. Dobra, trafię go, trafię. A nie wiem, czy trafiłam. Dobra, mamy przejechać. Na miejscu właśnie. Dobra, jestem. Tu. No i właśnie. Sobie, ojej, ojej. Dobra, tam strzelamy, żeby nikomu nie przyszło do łba tutaj nas przeatakować. Draśnięcie, wygląda w porządku. Nie, 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 draśnięcie, nie draśnięcie. Strzelamy, tam zniszczmy im to może wszystko. Nie wiem, co tam jest. Na pewno jest jakiś, o, gosteczek, tu też się kryją. Tak, zauważyłam. Dobra, tak to ich widzę, są kolejni. Którzy myślą, że z łatwością mnie utłuką. No ale cóż, każdy może się mylić. No właśnie, czy to już jest rozwalone? Nie wiem. Nie widzę tu żadnych przeciwników już, jak na razie. Dobra, że w ten sposób. Okej, łatwo poszło. Dobra, czyli teraz działkiem. Tam mamy przejechać. Dobra, jedziemy, jedziemy. W tych niełatwych warunkach. Okej, tędy. Tak. Jesteśmy już na miejscu. Przyjąłem. Bardziej gorzowi, co? Tak, no i dobra. Czołgiem po autostradzie. No, normalnie American Dream. Tylko, że nie Stanach, no ale taki tam szczegół, ale jesteśmy amerykańskimi żołnierzami, to się liczy. Przyjąłem. Widzę. Sprawaj na lewo. Dobra, na razie. Nie zawracam sobie głową potencjalnymi przyszłymi problemami. Jest drugi czołg!
No widzę je, ale... Wycofują się, ścigać ich! Dobra, będzie czołgowy pościg, okej. Okay. No, dobra, do siebie to... A mierzyli nam! Mhm, super. Tam są. Ależ to było chytre, nas tutaj tak wyprowadzili, co? Dobra, tak. Tam wystaje jeden. Okej. Tam. No i bardzo dobrze. Tam. Nie ma dla nich litości, no zaraz mi czołg rozwalą. Dobra, lepiej się troszeczkę wycofać chyba, a nie tak sterczeć jak idiotka. O nie, no wiem właśnie. Ale też się staram strzelać, tyle na pocieszenie dodam od siebie. Spokojnie, niechże ten czołg troszeczkę jakoś się wyciszy, się uspokoi. No właśnie. Chyba reszta oddziału się zajęła, kim trzeba. No, a ja dalej tu jestem zbędną gąsienicą u czołgu. No bo co, mówienie tego powiedzonka o zbędnym piątym kole jest chyba trochę nieadekwatne. Tu 3-3, trafili nas! Czołg spełny! Tu? Cel zniszczony! Ale tylko jeden, a ile jest? Tam? Uwaga na flankę! No, widzę. Ostatni został, jak widzę. No, ostatni, a ja go nie mogę ustrzelić. Tak, za dużo się ruszam. Jest! 3-3, nie mam szyku! No, staram się. I pytanie, dlaczego wciąż nie ma zapisu? Jak zwykle, łatwo powiedzieć. Dlaczego to zawsze muszę być ja człowiekiem do zadań specjalnych? Dobra, pierwsza tu. Może tak, nie wiem. Że... tak. Okej, ten. Dobra, zajmujemy się czołgami. Dobra, tak. No wiem przecież. Dobra, taką włączymy misję i zaraz, spokojnie. Okej. Jejku, to strzelanie nie pomaga w myśleniu jakimkolwiek. Dobra, tutaj, tu. No przecież atakuję. Ale świsnęło coś, no niedobrze. No. Ja mam tam dojechać, czy co ja mam zrobić? No, już. No, właśnie to zrobiłam. A zapisu jak dalej nie było, tak nie ma. No pięknie. No i jak ja mam w tym żyć, ludziska? Żeby mi ktoś powiedział. No, jesteśmy tutaj i... Co? Gra zakłada... Kurde. Coś brzmi jakby ten się zwiesił. To tym bardziej mi potrzebny byłby zapis, bo tak nie mogę grać. To jest wyjątkowo niekomfortowe gro. Dobra, widzę, że jest ten problem. To myślę, że i tak tutaj zakończę, bo muszę przynajmniej ten dźwięk ogarnąć, bo to nie będzie nam tak napieprzać cały czas. Więc na razie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.